A doświadczył pan wrażenia, że jest pan kosmitą? Tak? Nie. Ach, szkoda. A konstrukcję? Konstrukcję bym dawno użyć. Ja na pana miejscu to nie byłabym tak wylewna wobec innych pacjentów. Powie pan coś, co wykorzystają przeciwko panu? Wykorzystają? Kto? Oni. Oni! No oni! Tu wszędzie są mikrofony podsłuchowe. Mikrofony wielkości główki od szpilki. Wszędzie nas śledzą. A ukryte kamery śledzą nasze ruchy. Konstrukcje starowe. To była moja specjalność i pasja. W zeszłym roku nagle runęła potężna konstrukcja stalowa. Były ofiary! Przestałam już liczyć lata od tamtego wydarzenia. Od tej mało znaczącej sprzeczki analizuję siłę głosu mego i jego. Intonacje, gesty i nie znajduję tego zdania, tego wyrazu, po którym on odszedł. Proszę, zostań moją mamą. Proszę. Proszę. Jeżeli obliczenia były bezbłędne, to widocznie we mnie jest jakiś błąd. Przestałam ufać zasadom matematyki. Ja też nie ufam nikomu i niczemu. Zasady? Jakie zasady? Czyje? Komu służą? Zasady to są wartości stałe. Służą wszystkim. Profesor mi to powtarza. Ty będziesz moją mamą. Profesor! Inferno! Tę prośbę zwracam do siebie. Tę prośbę zwracam do siebie. Ażebym znalazła w sobie siłę. Ażebym znalazła w sobie siłę. I potrafiła nie brać tego, co nie jest prawdziwie konieczne. I potrafiła nie brać tego, co nie jest prawdziwie konieczne. Nie przeceniać własnego sukcesu. Ani klęski. Nie przeceniać własnego sukcesu ani klęski. Podmiotu i pojęcia nie stawiać ponad człowiekiem. Podmiotu i pojęcia nie stawiać ponad człowiekiem. I żebym zawsze była sobą, to znaczy. I żebym zawsze był sobą, to znaczy. Abym nigdy nie wątpiła, kogo mam. Udawać. Abym nigdy nie wątpić, kogo mam udawać. Teraz powiem.
powinien pan zasnąć. Dobranoc. Niech pan nie odchodzi. Jeżeli zasnę, znów będą mi się śniły te konie. Panu się śnią konie? A nie zawsze. Czasami samochody albo papież. Musiał pan być ostatnio trochę przepracowany. Czy ja jestem podobny do nich? Do innych pacjentów? Nie wiem. Chyba nie. Zresztą. Nie obudzą się? Dostali podwójną dawkę środka nasennego. Podwójną? To dlaczego ja myślę? Dostali podwójną dawkę. Wszyscy oprócz pana. To znaczy, że... To nic nie znaczy. Pan jest dawno po studiach. Nie jest pan moim pierwszym pacjentem. A pani ładny... Mam ładny... zawód. Pora spać. Proszę do sypialni. Gosiu, gdzie jesteś? Wyjdź, mam coś dla ciebie. Gosiu. Ty bardzo dobrze się ukryłam, prawda? Na pewno bym cię znalazła, ale czasu nie mamy. Zaraz tu przyjdzie doktor Małgorzata z Anatolem. To co tam już na mnie? Podoba ci się? Jaki fajny, dziękuję. Masz, będziesz miała do kogo przytulić cię przed zaśnięciem. Co się stało? Czemu posmutniałaś? W sensie się cieszę, ale co z tobą wolałabym się budzić rano, bo nie spać wieczorem. Na pewno coś myśli. Chodź. Profesor nadchodzi! Profesor! Mam państwu do zakomunikowania wspaniałe wiadomości. Wiatr południowo-zachodni, ziemia paruje wilgocią, kumulusy. W takich ogrodach botanicznych za niedługo przestaną marznąć w Afryce pomyślne nastroje. Pewien elektrotechnik, wczoraj to było, wyrwał z paszczy lwa małe dziecko w ZOŚ. Dziecku nic się nie stało, elektrotechnik jest bohaterem. Wczoraj do swojego kraju powrócił pewien despota, który na terenie Barcelony wygłosił swoją mowę na temat demokracji i praw kobiet w jego kraju. Pragnę zaznaczyć, że powrócił wraz ze swoimi 14 żonami. Są cali zdrowi. Brawo, brawo, brawo. Ale teraz... A nie, jeszcze nie. Kotka Minu, która została wystrzelona z ziemi na 7 księżyc Jowisza, już po raz 9 okociła się. A teraz wiadomość najważniejsza, tak, najważniejsza wiadomość. Według ostatnich doniesień Ziemia nie jest jedyną planetą we Wszechświecie. A co za tym idzie, już nigdy nie będzie groziła nam samotność. Mam nadzieję, że są państwo zadowoleni. Panie profesorze, bo mam do pana taką wstydliwą sprawę. Słucham. Otóż ostatnio zakochałem się w hrabinie Fonterze i ta hrabina jest taka, taka. Mam dla pana zagadkę. Jeżeli oboże jest świnia i królowa, to kto jest na zewnątrz? No, brawo, brawo. Panie profesorze.
Oczywiście, że tak. Zastanawiał się pan nad życiem pozagrobowym, czy istnieniem opatrzności? Panie profesorze! Cicho! Panie profesorze, bo mam taką sprawę wstydliwą. Otóż ostatnio zakochałem się w hrabinie Fonteszę. Ta hrabina jest taka ta. Bardzo nie wiecie, mam dla pan zagadkę. Jeżeli o Boże jest świnia i krowa, to kto jest na zewnątrz? Mogę pan powtórzyć. Ależ oczywiście. Jeżeli o Boże jest świnia i krowa, to kto jest na zewnątrz? Babcia! Brawo! Dziękuję, brawo. Panie profesor. Otóż ostatnio zakochałem się w hrabinie Fonteszę i ta hrabina jest taka, taka. Dobrze, jeżeli po Boże jest świnia i krowa, to kto jest na zewnątrz? Babcia! Dziękuję, zgody z pana człowiek. A teraz chciałbym państwu zaproponować drugie kredo i kredo. Kto chce powiedzieć? Ja! Pani mila podać mi swoje ramię? Ależ oczywiście.